W Superpucharze Hiszpanii Toni Kroos strzelił bramkę w ten oto sposób. El juego que va, gol en propia puerta o gol olímpico, todo depende de dónde haya cruzado la pelota la línea. Sobre ella fue. Niemiec wykorzystał nieuwagę bramkarza Walencji, który chciał ustawić swoich kolegów w obronie. Spryt, którym wykazał się Kroos, śmiało pozwala nam nazwać go piłkarskim cwaniakiem. Pierwsza część spodobała Wam się na tyle, że postanowiłem nieco bardziej poszperać i znaleźć jeszcze więcej przykładów. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Kolejny raz sprawdźmy, dokąd potrafi zaprowadzić spryt niektórych zawodników. Przed Wami piłkarscy cwaniacy, część druga. A skoro była mowa o rzucie rożnym, to nie może zabraknąć, nie wiem czy nie lepszego trafienia, Roberto Carlosa. W 2011 roku, już jako piłkarz Corinthians, podobnie jak Kroos, zauważył nieskupionego bramkarza i posłał piłkę do siatki. Inny przykład gola po wykonaniu kornera to trafienie reprezentacji Serbii do lat 17. W meczu eliminacji do Mistrzostw Europy przeciwko Mołdawii Młokosi popisali się zgrabnie przygotowanym rożnem. Jednak prawdziwą esencją boiskowego cwaniactwa są rzuty wolne i sposób ich wykonywania, a nawet blokowania. Przekonał się o tym Luis Suarez w meczu Ligi Mistrzów, którego strzał zatrzymał Brozowicz. Piłkarz Interu przewidział zamiary Urugwajczyka, w ostatniej chwili kładąc się pod murem. Bezcenna reakcja Messiego. Zatrzymać strzał udało się również tym dżentelmenom. Choć chyba nie tak to miało wyglądać. Prawdopodobnie chodziło o coś na wzór zasłony, podobnej do tej, w wykonaniu Japończyków. Ale warto wspomnieć, że dziś byłoby to niedozwolone, bowiem zawodnicy atakujący nie mogą stać bliżej niż metr od muru, tak jak w tym przypadku. Czy ktoś z Was pamięta Mario Girowskiego? Możecie go kojarzyć z filmu o nietypowych cieszynkach, gdy założył spodenki na głowę. Macedończyk wraca do nas z nowym pomysłem. Tym razem chciał zaskoczyć przeciwników niecodziennym podaniem z rzutu wolnego. Czemu to miało służyć? Chyba zmyleniu przeciwnika, co raczej nie do końca się udało, ale przyznajcie, że wyglądało świetnie. Jego śladem podążył jeden z rosyjskich piłkarzy. Równie groteskowym wykonaniem wolnego zachwyciła ta, bliżej nieokreślona drużyna. Po czym jeszcze poznać boiskowego cwaniaka? Ano po skuteczności jego działań. Te bywają tak dobre, że potrafią zaskoczyć nawet twoją drużynę. Ale zostawmy to przekombinowanie z poplątaniem i spójrzmy na udane rzuty wolne. W spotkaniu Liverpoolu z Brighton nikt nie mógł mieć pretensji do Luisa Dunka, który wykorzystał gapiostwo Adriana, bowiem Anglik strzelił bramkę tuż po gwizdku arbitra. Bramkarz The Reds był tak zaabsorbowany ustawianiem muru, że sam nie zdążył się ustawić. I to nie pierwszy raz. Niemal 3 lata wcześniej podobną sytuację wykorzystał David Luiz, gdy między słupkami stał Simon Mignolet.
Tymczasem do tego, aby wykiwać przeciwnika, wystarczy tylko umiejętny zwód ciałem. Doskonale zademonstrował to Karim Benzema, grając jeszcze w Olympique Lyon. Udając, że chce podać do nadbiegającego kolegi, zmylił bramkarza i tym samym otworzył sobie drogę do bramki. Benzema, c'était la révélation, c'est la confirmation. Karim Benzema est un grand. Gra bez piłki często świadczy o boiskowej inteligencji piłkarza, a te zdecydowanie można przypisać Luce Modricowi. Problem to jest zasada i zgleda nerieszy za przed skantrydę. Modric. Niekwestionowanym królem zwodów jest Ronaldinho, który nawet po wypisaniu się z poważnej piłki zachwycał chociażby w piłce halowej. Brazylijczyk też słynie z cwaniactwa i nie mam tu na myśli jego ostatnich wybryków w Paragwaju, a na przykład to zagranie w barwach meksykańskiego Querétaro. Bramka nie została uznana. Za to gol po jego asyście plecami już jak najbardziej. Watch this. He's playing it with his back. That is astounding. I knew I wasn't seeing things, people. That is, he's got eyes in the back of his head. A propos pleców, Ryan Giggs i Patrice Evra niegdyś w ten sposób wykonali rzut z autu. Co prawda wielkiej przewagi im to nie dało, ale 5 milionów wyświetleń zrobiło. Czy jest tu jakiś cwaniak? Jeśli jest, to niech zostawi łapkę w górę, subskrypcję, no i może zajrzeć na pozostałe materiały na moim kanale. Tymczasem na dziś to tyle. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do zobaczenia następnym razem.